Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała mężczyznę, obywatela rosyjskiego narodowości czeczeńskiej, podejrzewanego o działalność terrorystyczną. Miał on współpracować z innym, wcześniej wydalonym z Polski mężczyzną. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził PAP, że zatrzymano w Polsce Nurmagomeda M. Do zatrzymania doszło 30 stycznia. Wcześniej ze względów bezpieczeństwa nie informowaliśmy o działaniach ABW, powiedział PAP Żaryn. Zaznaczył, że w tym czasie sąd zdecydował o deportacji mężczyzny. Przebywający w Polsce M. według agentów podejmował działania o charakterze terrorystycznym i jest podejrzewany o działanie na rzecz organizacji terrorystycznych. Z ustaleń ABW wynika, że czekający na wydalenie z kraju M kooperował z odesłanym wcześniej z Polski azamatem B, który miał mieć związki m.in. z Państwem Islamskim. M w areszcie deportacyjnym czeka na odesłanie do kraju pochodzenia. Przypomnijmy, że w listopadzie służby zatrzymały związanego z ISIS Czeczena, o czym informacja trafiła do mediów miesiąc po fakcie. Natomiast do soboty 16 lutego w Polsce działa alert terrorystyczny, przez co służby działają sprawniej. Można zatem domniemywać, że gdyby nie obecna sytuacja polityczna trwająca do końca tygodnia, przestępca nie zostałby nigdy wykryty. Co myślicie o tym zatrzymaniu? Czy powinniśmy zacząć obawiać się o swoje bezpieczeństwo? Czy jest to pojedynczy przypadek? Zapraszam do dyskusji. Kliknij także w link, który właśnie ci wyświetliłem, a zobaczysz, że nie tylko ludzie z ISIS stwarzają zagrożenie w naszym kraju. Cześć!